schodów, które właśnie zostały przeniesione na ekran, była powieść Andrzeja Struga Mogiła nieznanego żołnierza. I to jest ten film, który za chwileczkę Państwo zobaczycie. To jest bardzo ciekawy przypadek przez porównanie z filmem następnym. Koniecznie porównajcie Państwo ten film z filmem następnym. Bo w Pierwowzorze literackim to jest taki film, w którym dominują takie właśnie klimaty trochę ekspresjonistyczne, to znaczy dominują takie klimaty, tam się dużo mówi o halucynacji, o śnie, dużo się mówi o właśnie takich związkach telepatycznych między ludźmi. To oczywiście tylko częściowo przedostało się do filmu. Tam pozostał ten wątek telepatycznego związku między ojcem a córką. Natomiast w filmie Mogiła nieznanego żołnierza, film ewidentnie patriotyczny, dążący do takiego wzbudzenia właśnie uczuć patriotycznych, film przejął jak gdyby tą stronę przygodową. Gdybyśmy się mieli zastanowić, jaki to jest właściwie gatunek filmowy Mogiła nieznanego żołnierza, to trzeba powiedzieć, że to jest coś, jest tam pewien element melodramatu oczywiście, no i jest to także film po prostu przygodowy. I to jest rzecz o tyle ciekawa i ważna, że bardzo wiele wówczas filmów patriotycznych, niekoniecznie filmów, które są adaptacjami utworów literackich, było realizowanych w takim kostiumie albo melodramatycznym, albo w kostiumie właśnie opowieści przygodowej, w kostiumie filmu przygodowego. W Mogile nieznanego żołnierza głównym bohaterem jest kapitan Łazowski. Go poznajemy, zobaczcie Państwo to od razu w pierwszej scenie. On w 1916 wyrusza na front. Żegna go żona, żegna go córka. Córka, z którą on pozostanie w takim szczególnym właśnie telepatycznym związku z 15-letnią swoją córką. Wyjeżdża na front, tam bardzo szybko dostaje się do niewoli, ucieka z tej niewoli i cały film, to jest rzecz, która się rozgrywa bardzo szybko, cały film właściwie jest opowieścią o tym, jak kapitan Łazowski, który uciekł z niewoli, ale akurat w tym momencie wybucha rewolucja bolszewicka, jak kapitan Łazowski musi, uciekając w stronę Polski, wracając do Polski na własną rękę, uciekając właśnie do Polski, musi cały czas walczyć właśnie z tą nawałnicą bolszewicką. To jest wszystko powiedziane w takiej właśnie konwencji bardzo przygodowej, bo najpierw go tam okrywa jakaś skromna chłopka, potem poznaje księżnę Turchanowską, później ta księżna jest jego też towarzyszem niedoli, grozi mu już rozstrzelanie. Zobaczcie Państwo całą konwencję filmu właśnie takiego przygodowego. Jak się ten film kończy, oczywiście Państwu nie powiem, bo on się kończy dość nietypowo, jak na film z 1927 roku. Ale no, warto zobaczyć Mogiłę nieznanego żołnierza jako taki właśnie klasyczny film, który jest i adaptacją, i filmem patriotycznym, i gdzie wszystko jest ubrane w ten kostium lekko melodramatyczny, a przede wszystkim kostium przygodowy. Prosiłabym, żebyście zwrócili Państwo uwagę na kilka rzeczy takich szczegółowych. Zobaczcie, jak na samym początku przedstawia się tutaj aktorów. Zobaczcie pierwsze sceny, kiedy widzimy na przykład kapitana Łazowskiego, to widzimy od razu napis kapitan Łazowski i od razu imię i nazwisko aktora Jerzy Leszczyński, prawda? Córka kapitana Łazowskiego Maria Malicka. W ten sposób, a nie poprzez listę, taką czołówkę, którą dzisiaj znamy, przedstawiano aktorów, dlatego że ludzie nie znali wtedy tych aktorów. Identyfikowali aktora od razu, kiedy tylko pojawił się na ekranie. Pojawia się postać filmowa i zaraz pod tym nazwisko aktora. Tutaj też prosiłabym, żebyście zwrócili Państwo uwagę na właśnie odtwórcę głównej roli, na kapitana Łazowskiego. Dlatego, że to jest, gra tę postać Jerzy Leszczyński. Jeden z największych aktorów scen polskich, który grał także na ekranie przed rokiem 1914. W ogóle chciałabym powiedzieć Państwu, tym spośród Państwa, którzy się na przykład interesują teatrem,
albo którzy będą kiedyś, nie wiem, uczyli, wykładali i pokazywali, mówili o teatrze, teatrze na przykład międzywojennym, żebyście Państwo wykorzystywali do tej nauki teatru także filmy z lat 20. i 30. Bo po przedstawieniach teatralnych nic nie zostało. Z tamtych lat 20. i 30. nic nie zostało. No, wykluczywszy taki film Geniusz Sceny o Solskim, ale przecież przedstawień teatralnych nie rejestrowano. W związku z tym bardzo często nawet nie wiemy, jak wyglądali aktorzy w dwudziestoleciu międzywojennym, czy jeszcze aktorzy sprzed I wojny światowej. Dzięki filmom niemym możemy zobaczyć na przykład, jak wyglądał Jerzy Leszczyński, jeden z najwybitniejszych aktorów scen polskich. Jak się poruszał, jaka była jego mimika, w jaki sposób rozgrywał rolę. To jest rzecz o tyle ważna, że niewielu aktorów, głównie Kazimierz Jonosza-Stępowski i także Stefan Jaracz, oni mieli świadomość tego, że inaczej się gra przed kamerą, inaczej się gra na scenie. Ale większość aktorów tej świadomości nie miała. Więc możemy sobie wyrobić bardzo duże wyobrażenie o tym, no, jak grali, ale także przede wszystkim, może to jest najważniejsze, jak wyglądali ci aktorzy, najwybitniejsi aktorzy scen warszawskich, nie tylko warszawskich, w dwudziestoleciu międzywojennym i jeszcze wcześniej, bo przecież Leszczyński grał dużo wcześniej. W tym filmie Mogiła Nieznanego Żołnierza, mówiłam o tej konwencji przygodowej, no jestem bardzo ciekawa, jak Państwo tę konwencję przyjmiecie, ale w tym filmie gra także aktorka, bardzo znana aktorka, bardzo już wtedy w teatrze uznana, Maria Malicka, która gra tutaj córkę głównego bohatera, kapitana Łazowskiego. Ona ślepo uwielbia, kocha niezwykle swojego ojca, uwielbia wręcz swojego ojca. Kiedy ojciec dostanie się do niewoli, ona będzie stale pisać do niego listy, będzie pisać pamiętnik, będzie cały czas pozostawała właściwie w takim kontakcie telepatycznym. Oczywiście nic więcej nie powiem, bo zepsuję Państwu przyjemność oglądania. Ale chcę powiedzieć o tym, że w tym filmie Mogiła Nieznanego Żołnierza zapisały się też wszystkie błędy. Błędy tego kina lat 20. Na przykład fatalna charakteryzacja i fatalna obsada. Otóż Maria Malicka gra w tym filmie 15-letnią dziewczynę. Na gołym okiem widać, że Malicka 15 lat skończyła już dawno temu. Tymczasem ona zostaje fatalnie ucharakteryzowana takim makijażem bardzo ostrym, takim grubym, chciałby się powiedzieć wręcz, że tłustym, prawda? Takim makijażem, który ma podkreślać jej kolor wark dziewczęcy, prawda? Czy żywość spojrzenia i tak dalej. Fatalna charakteryzacja, która była jednym z podstawowych błędów kina lat 20. Do tego jeszcze ona jest fatalnie reżyserowana, bo ona gra 15-latkę i w związku z tym reżyser każe jej się zachowywać jak 15-latka, czyli na przykład na widok wojska wskakiwać na krzesło i machać rękoma, prawda? No, fatalny błąd reżyserii, nie wolno takich rzeczy robić. Nic dziwnego, że to był film w wielu miejscach, no, po prostu obśmiany przez intelektualistów, przez Iżykowskiego i przez Słonimskiego. To są fatalne błędy takie i obsadowe. Ja już nie mówię o konstrukcji, bo to trzeba by najpierw film zobaczyć, żeby rozmawiać o konstrukcji, ale mówię o tym, co widać gołym okiem, prawda? Że to są i błędy obsadowe, i błędy takie no właśnie charakteryzacji, i błędy reżyserii przede wszystkim, błędy reżyserii. Reżyserem Mogiły Nieznanego Żołnierza był Ryszard Ordyński. Reżyser, który miał w swoim dorobku już pracę w Niemczech, w Berlinie, pracę w Nowym Jorku, jako reżyser w Metropolitan Opera pracował, no przyjechał do Polski i zajął się właśnie reżyserią filmową i efekt tej reżyserii między innymi będziecie Państwo mogli za chwilę zobaczyć w Mogile Nieznanego Żołnierza.